Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film. Tym razem w filmie wykorzystamy mini mikrofon. Tutaj jest zamontowany na specjalnym tutaj naszym trzymaku. Niestety nie mam nic innego, żeby zamontować mikrofon, żeby było to w miarę profesjonalnie, ale jakoś sobie radzimy. A więc nagramy sobie odcinek ASMR. Tak jak chcieliście w komentarzach, wykorzystamy nasz mikrofon, zobaczymy, czy to działa i jak to wyjdzie. A tymczasem puszczę Wam filmiki, które już zdążyłam nagrać, będąc u rodziców, czyli mojego psa i w domu mojego chomika. Powie Pani coś do mikrofonu? Ho, ho, ho. Dzień dobry, ma Pani coś do powiedzenia? Dziękuję bardzo. A teraz przejdziemy do innych rzeczy. Sprawdzimy sobie, jakie dźwięki mają inne rzeczy. Mam przygotowaną puszkę napoju, mam przygotowane chipsy. Jeszcze coś się znajdzie, jakieś coś z kosmetyków, więc przejdźmy do słuchania. Mówię trochę ciszej, ponieważ już mam podłączony mikrofon. Nie chcę, żeby to za głośno było. Będziecie mnie widzieć w takiej perspektywie, bo chciałabym, żeby było widać jednak ten mikrofon. A więc zacznijmy od czegoś łatwego, na przykład od kremu do rąk. Przygotowałam krem do rąk, a więc teraz posłuchajmy, jak brzmi otwieranie. Mam nadzieję, że ten dźwięk jest satysfakcjonujący, więc posłuchajmy go jeszcze raz. I mam nadzieję, że bębenki Wam nie popękają od takiego huku. A więc weźmy coś innego, na przykład Coca-Colę. Troszkę nią potrząsnę. Nie wiem, czy słychać też ten dźwięk, ale na pewno będzie słychać dźwięk otwierania i ulatniającego się gazu. Więc sprawdźmy to. Mam nadzieję, że ten dźwięk jest też przyjemny. Mniej przyjemnym dźwiękiem może się wydawać dźwięk otwierania błyszczyka. Akurat miałam tutaj pod ręką Anastazję, więc przesłuchajmy, jak brzmi otwieranie takiego błyszczyka. Mam nadzieję, że ten dźwięk nie brzmi głupio, ponieważ no, mógłby on się kojarzyć z różnymi rzeczami. Mam jeszcze przygotowane 5 rzeczy. Może teraz przejdźmy do otwierania puszki. Przy okazji wytestujemy sobie fantę, bodajże winogronową, nie wiem, ale otwórzmy. Ciekawe, czy słychać te bąbelki. Nie, to nie jest winogronowa fanta. Jest to fanta o smaku czarnej porzeczki. Dosyć fajna, bo jest taka dosyć kwaśna.
I teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejny kremik, tylko troszkę z innym zamknięciem. Czy wyda on inny dźwięk? Sprawdźmy to. Mam nadzieję, że to również dobrze słychać w tym mikrofonie i że mnie będzie dobrze słychać. Teraz chciałabym sprawdzić, czy jelly sticka będzie słychać, jak będę go wciągać do buzi. Pomogę sobie nożyczkami. Może ten dźwięk też będzie słychać? Jelly sticki najlepsza. No więc mam jeszcze dwie rzeczy. Mam chipsy, do których teraz przejdziemy. Postaram się je cicho wziąć. To chyba tego się nie da zrobić. Mnie osobiście denerwuje ten dźwięk. Teraz weźmiemy chipsa i zobaczymy, jak brzmi dźwięk samego chipsa. Mam nadzieję, że dobrze było to słychać. Została mi ostatnia rzecz, ale przypomniałam sobie jeszcze o jednej, o którą będę musiała poprosić o przyniesienie, chyba z kuchni, lizaka. Został mi jeszcze strzelający lizak z poprzedniego odcinka, więc sprawdzimy, czy będzie słychać, jak będzie pękać. Jak będzie mi posypka pękać w ustach. Może sobie nasypię trochę tej posypki do buzi. Myślę, że ten dźwięk jest bardzo satysfakcjonujący. Proszę operatora o zjedzenie lizaka. Co, ja nie jestem głodny w ogóle. I został nam ostatni dźwięk. Proszę o nieszeleszczenie w tym momencie. Mam tutaj pićku. Myślę, że to nie był zbyt wielki dźwięk. Chyba, że będzie słychać, jak pije. Oczywiście ćmoknęłam. Przejdźmy do podsumowania. A więc tak wyglądał film. Mam nadzieję, że dźwięki, które Wam pokazałam, takie przykładowe, są dość satysfakcjonujące. I że fajnie to brzmi w tym mikrofonie. Zaraz odsłucham materiał i sprawdzę, jak to wygląda. Chcieliście zobaczyć, jak będzie wyglądał dźwięk przez ten mikrofon. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.
Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, aby nie ominął Was żaden film. Również wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka. Zapraszam serdecznie, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!